Zbyt częste używanie telefonu, zagrożenia czyhające w sieci, fake newsy czy izolacja społeczna. Do takich wniosków doszli uczniowie, którzy chwilę po pandemii postanowili podzielić się tym wszystkim z innymi. Spotkali się więc pod koniec 2022 roku z przedstawicielami oświaty i rozpoczęli pracę nad specjalnym raportem. Ten właśnie został złożony na ręce śląskiej kurator oświaty, Magdalena Sincewicz. Problemami, które dotyczyły w tym trudnym czasie znacznej części uczniów, zajęła się Rada Dzieci i Młodzieży działająca przy Ministrze Edukacji i Nauki. W 16 województwach podczas wielu konsultacji poruszona była różna tematyka. Wnioski były jednak podobne. Boli nas wiele rzeczy, ale przede wszystkim najbardziej w pandemii nas bolał brak możliwości interakcji społecznych z pozostałymi uczniami, koleżankami, kolegami. Odczuliśmy to dość mocno, po chwili obecnej to się poprawia. Organizujemy koła społeczne, różne inicjatywy, łączymy się, nadrabiamy ten stracony czas. Ważne, że młodzi ludzie mówią jednym głosem. Zgodnie twierdzą, że szkoła ma edukować i rozwijać ich w nowoczesny sposób, korzystając z wszelkich źródeł, a nie zabraniając ich. Podobnego zdania są przedstawiciele oświaty. Uczniowie sygnalizowali, że są świadomi, że w przestrzeni internetowej pojawiają się fake newsy, że komunikatory mogą być używane również w takich celach, które są wymierzone w rówieśników, mogą być te informacje niebezpieczne, mogą być również źródłem wielkich niepokojów społecznych czy psychologicznych. A do tych nie chce wracać żaden z przedstawicieli młodego pokolenia dotkniętego skutkami pandemii. By tego uniknąć, na posiedzeniach Rady omawiane są wszelkie kwestie zgłoszone przez uczniów i te, których inicjatorami są członkowie Rady. Piszemy rekomendacje, raporty i na bieżąco zbieramy dane tego, jak wygląda stan, tego, jak uczniowie się w ogóle czują i tworzymy im taką otwartą przestrzeń do dyskusji, do tego, żeby oni czuli się i faktycznie, żeby tak było, żeby oni byli przede wszystkim wysłuchani i te wnioski, które my potem z tego wyciągamy właśnie w postaci tego raportu, żeby one też poszły gdzieś wyżej, faktycznie do decydentów, żeby miały realny wpływ na to, jak wygląda polska szkoła. Szkoła, która wesprze w razie problemów, wskaże drogę i pozwoli ustrzec się przed zagrożeniami, które czyhają na młodych ludzi każdego dnia.